Sponsorem odcinka jest firma Bonimet, producent suplementu diety Allerbon dla osób ze skłonnością do alergii. Dzień dobry Państwu. Napłynął list od Pani, nie dotyczący konkretnej choroby morza sensu stricto, tylko surowca zielarskiego. Znaczy, Pani pyta, pisze w tym liście, czytam sporo o oleju z czarnuszki siewnej, ponieważ mam astmę, czy to prawda, że można ją stosować również w robaczycy u dzieci w wieku przedszkolnym? Odpowiedź jest tak, można oczywiście. W zasadzie trudno powiedzieć, że to jest podstawowym działaniem czarnuszki, dlatego że czarnuszka ma tak szerokie spektrum działania, że trudno sobie powiedzieć, czy to jest tylko surowiec stosowany w alergii. Od tego się zaczęło, prawda? W Europie przynajmniej. Ja od tego zacząłem stosować czarnuszkę, bo sam mam alergię, sam mam katar sienny i stosuję w przypadku kataru siennego z wielką skutecznością. Czarnuszka działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie, tak jak leki syntetyczne. Zresztą badania na ten temat były robione, porównanie ją z cetyryzyną działa mniej więcej podobnie jak cetyryzyna, tylko nie powoduje działań niepożądanych, co jest ważnym elementem. Cetyryzyna powoduje u części osób nadmierną senność. Poza tym, że przeciwzapalnie działa nie tylko na, oczywiście na błonę śluzową nosa czy oskrzeli, działa także na błonę śluzową żołądka, więc jak ktoś ma jakieś problemy zapalne z błoną śluzową żołądka, to czarnuszka może być dobrym sposobem. Ja zachęcam Państwa raczej do kapsułek. My mamy taki preparat w Centrum Ziołolecznictwa Jezusa Grzegorza, który używamy, mamy tam przebadaną zawartość oleju eterycznego i to jest najlepszy sposób, moim zdaniem, stosowania czarnuszki siewnej. Natomiast wracając do Pani pytania, czy można ją stosować w robaczycy u dzieci? Jak najbardziej. Zarówno na obleńce, jak i na płazieńce, jak i na pierwotniaki czarnuszka będzie działać. Są badania w tym kierunku. Będziemy o nim szerzej mówić w większym aspekcie, gdy będzie webinar na ten temat. Ja Państwa zachęcam do webinarów, które są publikowane na ziołach, na telewizji dla zdrowia. Tam po prostu można sobie to zobaczyć w takim szerszym aspekcie. Tutaj mam tylko 4 minuty, nie będziemy przedłużać. Więc można w robaczycy, jest skuteczna zarówno odwary, jak i olej z czarnuszki. Co jeszcze? Czarnuszka działa także znakomicie w kierunku innych infekcji, na przykład infekcji bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych, dlatego można ją stosować w przypadku właśnie takich schorzeń. Być może dlatego zyskała taką wielką popularność w krajach środkowej Azji, bo stamtąd głównie pochodzi czarnuszka, Egipt czy też kraje arabskie, bo ona po prostu konserwuje żywność, nie dopuszcza do tego, żeby się rozwijały tam bakterie, grzyby bądź też inne substancje. Ma działanie obniżające poziom glukozy w surowicy krwi, co ma znaczenie dla cukrzyków, ale też jeżeli ktoś ma bardzo wyregulowaną cukrzycę, to musi brać pod uwagę, że czarnuszka może mu ten cukier obniżyć. Nie tylko, zresztą dotyczy się to samych działań redukujących poziom glukozy w surowicy krwi. Ma też działanie ochronne na włókna nerwowe, które są uszkadzane przez wysoki poziom glukozy w surowicy krwi, ale też działa w sposób ochronny na nerki, które również mają działanie, które również są uszkadzane w przypadku cukrzycy. Zatem dla alergików, dla diabetyków jak najbardziej surowiec bardzo dobry. No i pamiętajmy też o tym, że działa ona też ochronnie na inne narządy, ma działanie hepatoochronne. I co dowiedziono w modelu zwierzęcym, może być używane również pomocniczo w leczeniu nowotworów. Oczywiście pamiętacie Państwo o tym, żeby to było wszystko, o czym mówię, robione w połączeniu z wiedzą lekarską, żeby tam Państwo nie odstawiali leków i zamiast tego brali czarnuszkę. Ona się przydaje, ale pamiętacie, lekarz wie najlepiej. Lekarz, jak Państwa leczy, to on najbardziej jest zorientowany, co powinniście brać. Proszę Państwa, zachęcam do oglądania webinaru, który będzie szeroko o czarnuszce. Sądzę, natomiast tutaj odpowiedź na te pytania. Tak, można w robaczycy, tak, można w alergii, tak, można w astmie. Uprzejmie Państwu dziękuję za uwagę. Do miłego zobaczenia. Pozdrawiam. Jeszcze postscriptum. Ten schemat, który Państwo widzicie, jest zaczerpnięty z książki Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, do której zakupu Państwa serdecznie zachęcam. I tym razem do widzenia ostatecznie. Sponsorem odcinka była firma Bonimet, producent suplementu diety Allerbon dla osób ze skłonnością do alergii.